jeszcze raz chcę zapowiedzieć wykład pana rektora, profesora doktora habilitowanego Waldemara Gossa. Jednak jak jest naszą tradycją, chciałabym państwu przybliżyć sylwetkę pana profesora. I tak chciałabym powiedzieć, że pan profesor studiował na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Studia te ukończył w 1988 roku. W tym samym też roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na naszej uczelni, z którą, jak widzimy, pan rektor związany jest do dzisiaj. W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji doktorskiej pod tytułem Metodyczne aspekty kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym. W tym samym roku też został zatrudniony w Katedrze Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości, której w 2003 roku został kierownikiem. Wcześniej, rok wcześniej, bo w 2002 roku, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu o specjalności rachunkowość na podstawie dysertacji rozprawy Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Niedługo potem objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2012 z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego nadany został panu profesorowi Waldemarowi Gossowi tytuł profesora nauk ekonomicznych. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną pan profesor pełnił wiele ważnych funkcji organizacyjnych. W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2012 roku pełni funkcję prorektora do spraw finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. I tutaj proszę wierzyć mi na słowo, pan rektor jest niezwykle pomocny, nie wiem, to chyba nie najlepsze słowo, ale sprzyja rozwojowi finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, za co bardzo dziękujemy. Ta doskonała kondycja Uniwersytetu Szczecińskiego, również wygląd naszego Wydziału Humanistycznego w dużej mierze jest przy wielkim wsparciu pana rektora i bardzo państwa proszę oklaskami wyrazić podziękowanie. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. I jeszcze tylko dodam, że zainteresowania naukowe pana profesora Waldemara Gossa koncentrują się wokół zagadnień związanych z rachunkowością, o czym za chwilę będzie wykład. Na dorobek naukowy pana profesora składa się blisko 350 pozycji naukowych. Naprawdę niezwykle pracowity naukowiec. Są to głównie opracowania z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Pan profesor ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą, jest konsultantem rozwiązań ewidencyjno-księgowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych, a szczególnie rachunku przepływu pieniężnych. Pan profesor był wykładowcą na kursach oraz seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych. Dodam tylko, że jest pan profesor członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Po takiej rekomendacji nie pozostaje nic innego, jak poprosić pana rektora o wygłoszenie wykładu na temat, czy rachunkowość do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Zapraszam, panie rektorze. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzień dobry przede wszystkim. I po takiej rekomendacji nie wiem od czego rozpocząć, bo odczuwam taką troszeczkę tremę. Tym bardziej, że tytuł jest troszeczkę prowokacyjny, jak mogą Państwo zauważyć. I jak to wyjdzie, to zobaczymy na samym końcu. Ale zanim to może wyjdę od takiej historii pewnej. Dwie osoby poleciały balonem i w pewnym momencie wylądowali na polu kukurydzy. Ale widzą taką przecinką, idzie taki facet, i go się pytają, panie, gdzie my jesteśmy? On na to, jak to gdzie? Na polu kukurydzy. A oni na to, a czy pan jest księgowym? A on tak patrzy po sobie, a czy to widać? No bo informacja dokładna, ale do niczego niepotrzebna. I między innymi będę państwa, jak gdyby chciał się przekonać do tego, że pewne informacje
może do zbawienia też są potrzebne. Ale zanim to może spróbujemy sobie określić, czym jest rachunkowość, jak ją pojmować, jak ją rozumieć, jakie są modele rachunkowości w różnych krajach, jak ta rachunkowość ewoluuje. I o pewnych kategoriach powiemy, a na końcu taką historyjkę Państwu opowiem, właśnie pani Basia, jej torebka, historia z życia wzięta. Biorąc pod uwagę definicję rachunkowości, można by przytoczyć wiele takich definicji. Tu mają Państwo wyświetlone, że Goethe swego czasu napisał, że rachunkowość jest najpiękniejszym z wynalazków umysłu ludzkiego. Ja w to wierzę. Mam nadzieję, że Państwa troszeczkę do tego przekonam. Podobnie, jakbyśmy wzięli literaturę przedwojenną, to taki profesor Szewc też napisał coś takiego, że księgowość, czy teraz może bardziej to nazywamy rachunkowość, jest taką sprężyną maszynerii każdej fabryki. Jeżeli ta maszyneria źle działa, to działa źle cała fabryka, a przedsiębiorstwo, ta fabryka chyli się do upadku. Czyli z tych dwóch określeń wynika, że wybitne osoby widziały sens rachunkowości i próbowały ten rachunkowość rozwijać. Oczywiście taką mądrzejszą definicję mają Państwo do definicji amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych, gdzie w tej definicji wskazuje się na pewne takie procesy, które w rachunkowości zachodzą, czyli jest to system identyfikacji, czyli muszę coś najpierw zidentyfikować, później muszę coś zmierzyć, wycenić i przekazać te informacje dla różnych osób po to, żeby te osoby mogły podjąć pewne decyzje, czy ekonomiczne, czy finansowe. No i z taką specyfiką rachunkowości, że raczej te wszystkie procesy, które zachodzą w jednostkach gospodarczych, czy nawet w stowarzyszeniach, muszą być wyrażone docelowo w mierniku pieniężnym. Ale może tyle na temat definicji. Trzeba też pamiętać o tym, że rachunkowość to nie jest jakiś twór, który wymyślamy sobie dowolnie, bo on ma pewne konwencje, pewne zasady, pewne standardy. I tutaj warto przypomnieć, że rachunkowość w naszym kraju reguluje po pierwsze ustawa o rachunkowości. Bardzo łatwo zapamiętać tę ustawę, bo ona jest 29 września i ja wtedy mam urodziny. Dalej nie będę mówił, którego roku akurat ta ustawa jest z roku 94, no ale ten 29 września jest najważniejszy. Oprócz samej ustawy mają Państwo takie regulacje, krajowe standardy rachunkowości. Czy w naszym kraju funkcjonuje tak zwany Komitet Standardów Rachunkowości? Ja nawet miałem taką możliwość uczestniczenia w pracach tego komitetu przy jednym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w Polsce, czyli akurat nasz zespół szczeciński brał udział w tym. I oprócz tego są jeszcze międzynarodowe standardy rachunkowości. One raczej mają zastosowanie w naszym kraju do spółek giełdowych, czy spółki, które są notowane na giełdzie, tę rachunkowość muszą sporządzać według regulacji międzynarodowych, co później też powiem dlaczego. Rachunkowość nie jest to jakaś teoria, która została wymyślona na przykład po roku 89, gdzie był wprowadzony jakiś zmiana systemu czy gospodarki bardziej rynkowej, bo pierwsza książka drukowana drukiem na temat rachunkowości była wydana w 1494 roku i autorem tej książki, mają Państwo tu wyświetlone nawet ze zdjęciami, był Luca Pacioli. I dlaczego drukiem była wydana w 1494? Dlatego, bo wtedy dopiero druk wymyślono. Czyli wcześniejsze opracowania na pewno też to były. I gdybyśmy popatrzyli na taką książkę, bo z okazji stulecia ruchu zawodowego księgowych w Polsce w 2007 roku, jeszcze Polski nie było w 1907 roku, ale były organizacje na ziemiach polskich, już pewne zrzeszone, stowarzyszeniowe księgowych, został wydany taki reprint tej właśnie pozycji i można zauważyć, czytając tę książkę, że te współczesne zasady rachunkowości tam też były opisywane. Czyli niewiele się zmieniło przez te 400 lat. Zmienił się oczywiście, technika się zmieniła. Czyli technika przede wszystkim w formie wprowadzenia programów komputerowych, urządzeń liczących, a więc to się jak gdyby zmienia. Natomiast sama filozofia, same zasady rachunkowości przez tyle wieków nie ulegają zmianom i one są generalnie jednolite, biorąc pod uwagę wszystkie kraje
na naszej planecie. A tu jeszcze jakieś takie elementy. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że czytając informacje, które dostarcza rachunkowość, nie trzeba może wprost wierzyć tym informacjom, bo jak zawsze mówię, wszystkie informacje pochodzące z rachunkowości są na pewno prawidłowe, ale powstaje pytanie, czy te informacje są prawdziwe. Prawidłowe dlaczego? Prawidłowe dlatego, gdy zostały opracowane według rozwiązań na przykład prawnych. Ale prawo wcale nie jest prawdą objawioną. Mogą być te rozwiązania zupełnie inne. I tu mają Państwo taki rysunek, no i każdy może się zastanowić, co akurat widzi na tym rysunku. Prawdopodobnie niektórzy z Państwa widzą młodą kobietę, no i prawdopodobnie niektórzy z Państwa widzą dojrzałą kobietę. Tak naprawdę w zależności od tego, gdzie skierujemy ten wzrok, zresztą ten rysunek nie jest jakiś odkrywczy, bo ja jeszcze ze studiów go pamiętam, w zależności, gdzie ten punkt jak gdyby wzroku skoncentrujemy, to troszeczkę od nasze oczy, mózg odczytuje inny obraz. I tak samo z rachunkowością. Jeżeli nawet widzimy pewne wyniki, które tam są, to trzeba by jednak się zastanowić, po pierwsze, według jakich założeń do tych wyników dana jednostka doszła. Bo już na samym starcie same założenia mogą być nie do końca może logiczne, nie do końca precyzyjne, czyli można by też powiedzieć coś takiego, że rachunkowość próbuje dojść do prawdy, ale taką nadrzędną zasadą rachunkowości jest zasada prawdziwego i wiernego obrazu. Zdajemy sobie z tego, że nigdy nie jesteśmy w stanie znaleźć póki co takich metod czy narzędzi, które tę prawdę zdefiniują i potrafią zmierzyć, ale próbujemy być najbliżej tej właśnie prawdy. Taki najprostszy przykład, który gdzieś nawet Państwo słyszą, no i tak dalej, że nieraz teraz powiedzmy są jakieś skoki cen paliw przez spółki paliwowe i tłumaczenie się zarządów tych spółek jest takie, że rosną ceny, bo rosną koszty. A ja się pytam, a co mnie to obchodzi? Po pierwsze, że rosną ich koszty, prawda? Powstaje właśnie pytanie, czy te koszty są prawidłowo zmierzone. Powstaje pytanie, czy te wszystkie koszty są uzasadnione. Czy w cenie paliwa muszą być wysokie wynagrodzenia zarządów też wpisywane? Bo rosną koszty, jakie podwyższe wynagrodzenia, ale powstaje pytanie, czy to wszystko musi się w tych kosztach znaleźć. A więc tu można przyjmować różne założenia, różne metody, różne kombinacje. Historycznie, biorąc pod uwagę rachunkowość, wykształciły się takie dwa modele. Ja może jakoś wolę chyba chować. Czyli dwa modele. I te dwa modele są następujące. Po pierwsze mamy tak zwany model kontynentalny. Oczywiście też proszę pamiętać o tym, że to są takie nazwy historyczne. Teraz ta globalizacja gospodarki powoduje to, że te modele się mieszają ze sobą. Natomiast tak historycznie 50 lat wcześniej, gdybyśmy się cofnęli, to można by te modele zaobserwować. A więc model kontynentalny i drugi taki model rachunkowości, który się nazywa taki model anglosaski, czy może nawet nazwa angloamerykański. Czy też można powiedzieć model taki europejski, model powiedzmy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jakie są cechy tych modeli, które tu są wyświetlone? A więc w wypadku modelu, może to mała czcionka jest, ale zaraz jeszcze inny slajd mam. W wypadku modelu tego kontynentalnego takie założenia są następujące, że ten model funkcjonuje raczej w tych krajach, w których prawo jest prawem pisanym. Czyli zawsze, zresztą my chcemy nieraz mieć ustawę, kodeks, rozporządzenie, zarządzenie, czy jest to prawo pisane. Czyli taki pierwszy jak gdyby cecha tego modelu kontynentalnego. Czyli jak ta rachunkowość wygląda, wszystko zależy od regulacji prawnych. Druga taka cecha modelu kontynentalnego jest taka, że podatki wywierają silny wpływ na rachunkowość. Czyli nawet jak ktoś z Państwa pewnie kiedyś był może i księgowym, czy pracował gdzieś w księgowości, czy w rodzinie ktoś pracuje, to te osoby, które zajmują się rachunkowością, w mniejszym stopniu poświęcają uwagę na to, co mówi ekonomia na temat danych procesów, tylko w większym stopniu nieraz zwracają uwagę na to, jak reguluje dany proces prawo jakie podatkowe, a więc czy ustawa o podatku dochodowym, czy ustawa o podatku od towarów i usług.
Jest to też są różne opracowania czy badania w tym zakresie. Niektórzy nawet stwierdzili, że takie podejście, że te podatki przesłaniają nam inne obszary czy innych użytkowników informacji, jest to specyficzne dla osób, które wchodzą do zawodu, zaczynają zajmować się rachunkowością. Kolejną taką cechą modelu kontynentalnego to jest to, skąd jednostka czerpie pieniądze, czy skąd czerpie pieniądze dla działalności. I w wypadku modelu kontynentalnego raczej podmioty gospodarcze finansują się na rynku bankowym, czyli w drodze zaciągania kredytów, w związku z czym giełda papierów wartościowych, czyli to inne źródło pozyskiwania pieniądza, ma nieduże znaczenie. I też gdybyśmy się odnieśli do naszego kraju, to spółek notowanych na giełdzie, no to się zmienia oczywiście, ale tak jest mniej więcej no, około 500. Natomiast podmiotów gospodarczych w naszym kraju, niektórzy mówią, że jest około 2 milionów. Oczywiście wśród tych podmiotów są takie podmioty jednoosobowe, czy osoby samozatrudnione jak gdyby, a więc bardzo malutkie firmy, bardzo malutkie firemki. A więc to też biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych, też na pewno jest taka tu specyfika, że zresztą chyba chętnie nasze podmioty, czy łatwiej zaciągnąć kredyt, niż dostać się na giełdę i wyemitować papiery wartościowe. I kolejna taka cecha modelu tego kontynentalnego jest taka, że pozycja zawodu księgowego jest stosunkowo słaba. Zresztą proszę zobaczyć, czy przypomnieć sobie film, na przykład taki był film w latach 60. bodajże, Pan Anatol tam szuka kapelusza z Fijewskim. I to był księgowy, prawda, czyli taki chłop w prochowcu, no taka pierdoła, prawda, czyli nawet postrzeganie przez reżyserów, twórców było takie, że księgowy to jest taki, no taki księgowy, nieraz się mówi, no. Czy ani nie wygląda, ani nic. To oczywiście, jak mówiłem, historycznie to jest jak gdyby, czy ta pozycja też się zmienia, ale tu takie przykłady krajów, gdzie kiedyś na pewno było bardzo widoczne ten model kontynentalny, to mieli Państwo Niemcy, Francja czy Japonia, dlatego też tak nie do końca geograficznie możemy powiedzieć o tym modelu kontynentalnym. I na pewno na naszą rachunkowość polską duży wpływ miały regulacje niemieckie, szczególnie właśnie po zaborach, a więc te rozwiązania niemieckie są bardzo widoczne też w naszym na przykład planach kont czy pewnych takich szczegółowych rozwiązaniach. No i drugi model, taki przeciwstawny, to jest model właśnie ten anglosaski, czy może nawet lepsza nazwa byłaby angloamerykański. I on funkcjonuje w takich krajach, w których to system prawny opiera się na precedensach, czy raczej prawo zwyczajowe. Bo znów możemy sobie się właśnie odwołać się do telewizji, do filmów. Jak widzimy filmy amerykańskie, gdzie fabuła jest oparta na jakichś sprawach sądowych, to często ci adwokaci najpierw idą do biblioteki i szukają podobnych wyroków w podobnej sprawie, argumentując swoją linię obrony. A więc raczej te prawo, powiedzmy, zwyczajowe. Prawdopodobnie optymalnym rozwiązaniem jest takie rozwiązanie, w którym to byłyby jednak regulacje prawne ogólne, ale takie precedensy z życia wziętego też dobrze by było, żeby przez niektóre organy były też respektowane. Coraz częściej to widać, no ale nawet kierujemy sprawę do Urzędu Skarbowego, to akurat dana opinia dotyczy tylko mnie. Ja nie mogę zastosować w całości do innych podmiotów. Kolejna taka cecha właśnie modelu anglosaskiego to jest taka, że duży wpływ na rachunkowość odgrywa giełda papierów wartościowych. Na pewno Państwo sobie przypomną właśnie taki kryzys 2008 roku na giełdzie nowojorskiej, który się odbił tak naprawdę na całej gospodarce światowej, czyli ta giełda ma duży wpływ na finansowanie działalności gospodarczej. A w konsekwencji jak gdyby wymagania rachunkowości. Mało tego, nawet jakbyśmy poczytali standardy amerykańskie rachunkowości, to nawet tam można znaleźć takie zapisy, w których to stwierdza się, że rachunkowość dostarcza informacji tym, którzy dają przedsiębiorstwu pieniądze. A więc skoro finansuje się na giełdzie papierów, to głównym użytkownikiem będzie jednak ten akcjonariusz, bo on ryzykuje, kupując akcje swoimi pieniędzmi. Natomiast dalej w tych regulacjach jest stwierdzenie, że inni użytkownicy, na przykład fiskus,
powinni być zadowoleni, jak akcjonariusz będzie zadowolony. U nas nieraz jest to przedstawione, że bardziej ta rachunkowość jest na cele podatkowe, a nie na cele właścicieli na przykład, czy na cele właścicieli, którzy ryzykują. No i kolejna cecha, taka przeciwstawna, to mają Państwo, że pozycja zawodu jest stosunkowo mocno ugruntowana w praktyce gospodarczej i przykładami takich krajów właśnie tego mocnego ugruntowania to jest Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. I tylko jeszcze jeden przykład podam, że zawód księgowego na przykład w Wielkiej Brytanii cieszy się, jest prestiżowym zawodem, bo kilka lat wcześniej, w poprzedniej kadencji, w Międzynarodowym Komitecie Rachunkowości przewodniczącym tego komitetu był Sir David Tweedy i on dostał tytuł sera od królowej Elżbiety za wybitne dokonania dla rachunkowości. A więc to znaczy, że ten zawód też jest jak gdyby doceniany. Oczywiście pewnie w Ameryce każdy chce być piosenkarzem, aktorem czy jakimiś innymi zawodami, ale w tych rankingach jest to na pewno zawód, który gdzieś jest dobrze postrzegany. I tu mają Państwo taką tabelę już porównującą te dwa modele, może już tak nie będę tutaj całej przedstawiał, ale może tylko kilka właśnie punktów. Na przykład ta rachunkowość jak wygląda, biorąc pod uwagę takie kryterium jak powiedzmy postawa wobec ryzyka. W wypadku modelu anglosaskiego raczej postawa otwarta, czyli akceptujemy to ryzyko. W wypadku modelu kontynentalnego raczej podstawa jaka? Niechętna, dlatego też na przykład w naszym kraju dominuje tak zwana zasada ostrożnej wyceny, co dzisiaj też jak gdyby powiem za moment, jak to można by rozumieć. Czy powiedzmy inna taka cecha właśnie biorąc pod uwagę użytkowników informacji, w wypadku modelu anglosaskiego raczej są to inwestorzy, giełda, kontynentalne no to banki, kredytodawcy. I te inne cechy, o których już mówiłem, czyli nie będę może tu powtarzał tych elementów. I teraz bym pokazał Państwu, jak ta rachunkowość troszeczkę ewoluuje, jak się ona zmienia, czyli taki powiedzmy podtemat, czynniki wpływające na zmianę potrzeb informacyjnych. Cały czas jeszcze właśnie nie mówię, o czym te informacje są. Czyli biorąc pod uwagę jak gdyby obecny kształt rachunkowości, trzeba pamiętać o tym, że są bardzo mocne i były też trochę wcześniej, procesy globalizacji, integracji regionalnej, czyli swobodniejszy przepływ ludzi, swobodniejszy przepływ pieniądza, zakładanie firm, przecież każdy z nas może założyć firmę w Niemczech czy w innym kraju Unii Europejskiej. Oczywiście wtedy musi też nieraz stosować regulacje, które w danym kraju obowiązują. I właśnie te procesy globalizacyjne pokazały to, że jeżeli każdy kraj opiera rachunkowość na swoich wewnętrznych regulacjach prawnych, to informacje z niej pochodzące nie zawsze są porównywalne. Dlatego też wymyślono w pewnym momencie, żeby jednak stworzyć, znaczy biznes to wymyślił, czyli to nie był jak gdyby potrzeba, to nie była potrzeba jakichś rządów urzędów skarbowych, tylko biznesu i biznes właśnie, czy firmy biznesowe założyły Komitet Standardów Rachunkowości po to, żeby opracowały takie zasady, które będą uniwersalne we wszystkich krajach. I właśnie produktem tego Komitetu Standardu Rachunkowości są tak zwane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, czy obecnie teraz nazwa tych standardów są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. No, tych standardów jest ponad 40 i tu nie będę omawiał wszystkich. No, niektóre są prostsze, niektóre są bardzo złożone, no, ale na przykład takie przykładowe standardy, które dotyczą powiedzmy, są standard zapasy, standard rzeczowe aktywa trwałe, standard inwestycje, standard leasing, standard przychody, czyli pewne procesy czy zasoby, które rachunkowość później próbuje mierzyć. I dobrze się dzieje, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że póki co w skali światowej nie ma jeszcze pełnej takiej standaryzacji rachunkowości, bo oprócz standardów międzynarodowych, których skorzysta ponad 100 krajów na świecie, są jeszcze jednak standardy amerykańskie. Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Komitetu Standardów, oni mają własne standardy rachunkowości.
Owszem, są próby podejmowane, żeby to ujednolicić w skali kraju, bo nawet w 2009 roku taka wspólna grupa robocza opracowała na przykład nową koncepcję sprawozdawczości finansowej, która miała dużo fajnych założeń, ale później po dużej dyskusji 2009 roku przez 10 lat nic niewiele się wydarzyło, bo te procesy nie są takie krótkotrwałe, one latami często trwają. Ale po co właśnie są te standardy? No najlepszym dowodem, czy jednym z dowodów na to może być firma niemiecka Daimler-Benz, która w połowie lat 90. wchodziła na giełdę nowojorską. Według prawa niemieckiego wykazywała 2 miliony jeszcze marek niemieckich zysku, a według prawa amerykańskiego, zostało to przeliczone, wyszło $500 milionów straty. Ten sam rok, ten sam ma firma, te same procesy, a inne zasady. Tego tu mają Państwo i obie informacje są prawidłowe, bo policzone według przyjętych założeń. Ale czy prawdziwe? A więc znów wracamy właśnie do tej prawdy, gdzie ta jest. Dlatego też biznes pomyślał sobie coś takiego, że dobrze było, że wszyscy robili według tych samych założeń. Bo tu najważniejsza rzecz jest taka, że pewne informacje, one tak naprawdę momentami są prawdziwe, ale prawdziwe byłyby wtedy, gdyby porównać dwa okresy. To znaczy moment założenia przedsiębiorstwa i moment likwidacji przedsiębiorstwa. I wtedy na przykład wynik finansowy za ten okres byłby prawdziwy. Natomiast w rachunkowości, ale też i są potrzeby takie informacyjne, te wyniki obliczamy na przykład co roku, bo chcemy wiedzieć, ile za dany rok ten wynik jest. I w tym momencie są pewne, czy mogą być różne założenia przyjmowane, że dane koszty z jednego roku wrzucam w drugi rok, czy przychody i to gdzieś na końcu powiem właśnie Państwu, że to się nazywa, czy niektórzy nazywają, i to niesłusznie, rachunkowość kreatywna. No ale jakie moje zdanie, to później powiem. Kolejny taki proces, który zmienia naszą rachunkowość, to jest na pewno zwiększenie ryzyka działalności gospodarczej. Czyli chodzi o to, że jak mam informacje, to może będę mógł wpłynąć na to, żeby to ryzyko było mniejsze. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jak mam informacje, to na pewno nie jest tak, że ja wyeliminuję to ryzyko, ale może będę mógł co? Przeciwdziałać. Czy tak to jak się dzieje, powiedzmy, jakbyśmy jechali samochodem i jest znak ograniczenie prędkości do 30 km, jeżeli tę informację wykorzystam, czyli zwolnię, to na pewno bardziej bezpiecznie przejadę, niż gdybym jechał 120 km, co wcale nie oznacza, że jak będę jechał 120 przy tym ograniczeniu 30, coś się złego stanie, prawda? Ale ryzyko na pewno tej decyzji jest o wiele co większe. I tak należy odczytywać informacje rachunkowości. Jak rachunkowość o czym sygnalizuje, no teraz problem zarządu, czy to wykorzysta, czy zignoruje. Czyli żeby właśnie może nieraz słuchać, że coś złego się w danym obszarze dzieje, no i spróbować przeciwdziałać tym złym czynnikom. Kolejny taki czynnik, który wpływa na potrzeby informacyjne, to tutaj wspominałem, to jest rozwój rynków kapitałowych. Czy wymagania giełdy papierów wartościowych, no tu na pewno trzeba by to odnieść raczej do tych podmiotów, które są notowane na giełdzie, no ale też osób, które mają akcje, bo też pewne informacje by chcieli mieć, czy tą akcję dalej utrzymywać, czy może sprzedawać, jaka jest sytuacja finansowa tego podmiotu, którego akcję posiadam, czy jest to firma rentowna, czy mogę liczyć na dywidendy, a więc na pewno wymagania informacyjne wobec spółek giełdowych są o wiele wyższe niż wobec innych podmiotów gospodarczych. Kolejny czynnik to, mają Państwo, rozwój tak zwanego e-biznesu. Coraz częściej do naszego słownika tam wchodzi e-learning, e-biznes. Mówię nieraz, może ktoś się jąkał i tak zostało. Ale chodzi o to, że każda informacja kosztuje, czy każda informacja kosztuje, zarówno jej tworzenie kosztuje, jak i później przechowywanie. A więc rozwija się tak zwana na przykład sprawozdawczość elektroniczna, co już mamy dowody od jakiegoś czasu, przecież mamy przecież e-PIT-y, a więc też zeznania podatkowe, to też jakaś forma sprawozdania jest, powiedzmy z moich dochodów. No i na pewno biorąc pod uwagę, powiedzmy, przechowywanie tych dokumentów jest kosztowne bardziej niż jeżeli to są dokumenty papierowe.
niż dokumenty elektroniczne. Co trzeba pamiętać o tym, że dokument papierowy jest bardziej trwały niż dokument jaki? Elektroniczny. A co rozumiem trwały? Bo oczywiście nie chodzi o podatność na zniszczenie, bo wszystko można zniszczyć, podpalić, połamać, popsuć, tylko chodzi o podatność na modyfikację. Jak mam to na papierze, każda poprawka będzie co? Widoczna. Jak mam na odnośniku elektronicznym, to już nieraz trzeba być fachowcem, żeby stwierdzić, czy ta poprawka co? Zaistniała, bo tu trzeba papier łatwo to zobaczyć. Natomiast niestety przechowanie dokumentu w formie papierowej jest kosztowne. Każda firma, która ma archiwa własne, na pewno narzeka na to, że coraz większe powierzchnie trzeba na te archiwa przeznaczać. Dlatego też ten rozwój e-biznesu, no i też dowody na to są też i takie w naszym kraju, że teraz nasze już podmioty gospodarcze, sprawozdania finansowe na przykład do pewnych organów typu Krajowy Rejestr Sądowy przekazują w formie elektronicznej, a nie w formie papierowej, jak było to dotychczas. Kolejnym takim czynnikiem, który też wpływa na kształt rachunkowości, chyba bardzo ważny czynnik, z tym czynnikiem rachunkowość nie może sobie poradzić do końca. Są pewne próby, bardziej czy mniej udane, i tu nazwałem to rozwój gospodarki bazujący na wiedzy przyczyniający się do rosnącej roli zasobów niematerialnych prowadzenia działalności gospodarczej. Takie długie słowo, ale może skrócę. Czy o co tu by chodziło? Czyli na pewno każdy z Państwa, jak i każdy podmiot gospodarczy ma jakiś majątek. A więc mogę wycenić jakąś wartość przedsiębiorstwa. Tylko powstaje właśnie pytanie, jakby Państwo wycenili wartość na przykład Wydziału Humanistycznego. To na pewno można by policzyć budynek, projektory, krzesła i tak dalej. No ale właśnie o wartości przedsiębiorstwa nie decydują tylko te zasoby materialne, typu budynki, maszyny, urządzenia. O wartości przedsiębiorstwa decydują też tak zwane zasoby niematerialne. Niektórzy to nazywają kapitał intelektualny. A więc takie składniki, czy takie czynniki, które coś w nich jest, ale rachunkowość ma problem z pomiarem tych składników. Bo żeby w rachunkowości coś mogło być w ogóle wykazane to w majątku, to muszą być spełnione pewne cechy. Po pierwsze, żeby coś było wykazane w majątku, musi być to kontrola nad tym składnikiem. Kontrola występuje wtedy, gdy jestem na przykład właścicielem albo na podstawie pewnej umowy mogę z tego składnika co korzystać, czy na przykład umowy leasingowej. Kolejny czynnik, który powoduje, że coś wykazuje w majątku, to jest to, że mogę to wiarygodnie wycenić. No i teraz właśnie jest najgorszy problem z tą wyceną. Bo o ile jest rynek na przykład nieruchomości, rynek samochodów, czyli mógłbym jakieś te ceny a la rynkowe czy rynkowe określić, o tyle proszę wycenić panią doktor, która też jest w pewnym sensie tym kapitałem intelektualnym. Jak powiem, że kosztuje milion, to się może co? Obrazić, prawda? Więc tu jest ten problem, ile to jest warte. Dlatego też jak porównamy pewne wielkości i weźmiemy jako przykład Coca-Colę, to wartość księgowa Coca-Coli, oczywiście z roku na rok to się troszeczkę zmienia i tu nie chodzi o jakieś szczegóły, stanowi nieraz 10% wartości rynkowej. Czy te budynki, maszyny, urządzenia, które mogę zidentyfikować, to jest 10%, a więc inne te aktywa, te zasoby niematerialne, to jest to pozostałe. A więc to jest na pewno też ta marka podmiotu gospodarczego. Bo jeżeli bym tu postawił na tym, powiedzmy, podejście buty, jakiegoś, powiedzmy, Adidasa czy jakiejś innej znanej marki i jakieś buty, nie wiem, powiedzmy, butek z całym szacunkiem z Bobolic i jedne kosztują 200 zł, drugie kosztują 200 zł, to które buty Państwo kupią? Te, które są markowe, prawda? I nawet nieraz my jesteśmy skłonni przepłacić za tę markę, bo zresztą nasze babcie też mówiły zawsze i powtarzały, że jak ktoś nie ma pieniędzy, to nie chodzi do hiper... Znaczy one nie miały tej sytuacji, ale nie kupuje byle czego. Czyli nie kupuje byle czego na przykład w hipermarkecie, prawda? Bo często te buty z hipermarketu to są tylko jednokrotnego użytku, prawda? Więc
ta marka na pewno coś ma. Kolejny element to lokalizacja, gdzie dane przedsiębiorstwo jest zlokalizowane. Jeżeli jesteśmy firmą transportową i mam lokalizację na skrzyżowaniu autostrady A1, A2, a mam jakąś firmę transportową, powiedzmy w Puszczy Białowieskiej, to wiadomo, że ta lokalizacja powoduje, że tam ten podmiot, który jest dobrze zlokalizowany, jest o wiele co bardziej warty. Zresztą proszę patrzeć na ceny nieruchomości. Przecież wartość nieruchomości zależy od tego, w jakiej dzielnicy Szczecina dana nieruchomość jest położona, prawda? Przy jakiej ulicy nawet i tak dalej. Czyli są te inne czynniki, które decydują wartość, a nie tylko za ile ja to wybudowałem. A więc albo za ile ja to kupiłem kiedyś, tylko jeszcze inne te składniki. No i dlatego z uwagi na ten problem wyceny są takie modele, są próby jak gdyby tej wyceny, tylko jak mówiłem, one są mniej czy bardziej nieudane. Aczkolwiek niektóre podmioty gospodarcze, te większe, próbują liczyć tak zwany goodwill, czy taką wartość firmy, taką dodatkową. No i następnym czynnikiem, który też wpływa na zmianę potrzeb informacyjnych, to jest rozdzielenie funkcji zarządczych, funkcji dostarczania kapitału. No tu powiem to, co powiem. To znaczy powiem coś takiego, że po pierwsze, ja myślałem kiedyś, no ale myślałem i tak człowiek nieraz naiwnie myśli, że za 10 lat w naszym kraju będzie gospodarka rynkowa, bo jeszcze jej nie ma. Czy może tak troszkę prowokacyjnie, bo jeszcze jej nie ma. A skąd mi się wzięło te 10 lat? No z prostego wyliczenia Mojżesz swój lud do ziemi obiecanej prowadził lat ile? 40. Od 89 roku minęło lat ile? 30. No to już za 10 lat byłaby gospodarka jaka? Rynkowa. Dlaczego Mojżesz tyle lat ten lud prowadził? No daleko może było, ale do Częstochowy idziemy tam 30 dni czy tam ileś, z Świnoujścia, prawda? Czy w pół roku by doszli? Może właśnie po to, żeby się mentalność ludzka zmieniła, żeby się pokolenia co? Wymieniły. Jeszcze u nas tego nie ma, bo raz, że stopień upaństwowienia przedsiębiorstw jest bardzo duży i jak wezmą państwo właśnie no, przedsiębiorstwa państwowe lub jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i tu nie będę mówił, czy jest to partia rządząca dzisiejsza czy poprzednia, zawsze tak było. Pierwszą rzeczą, którą robią, to jest wymiana zarządów. A tam nie ma rozdzielenia tych elementów, bo właścicielem jest Skarb Państwa i do zarządu daje no, swoich kolegów, prawda? A więc tu na pewno jest duże zakłócenie w tym wszystkim i zawsze tak było po 89 roku, że jak był nowy rząd, nowe wybory, to w zarządach spółek Skarbu Państwa czy przedsiębiorstw państwowych zarządy były wymieniane tylko po to, że nie dlatego, że oni były nieefektywni, niesprawni, tylko dlatego, że nie po tej opcji. To nie znaczy, że nie trzeba wymieniać, bo jeżeli ktoś się nie sprawdza, to oczywiście. Dlatego też tu taką cechą właśnie i ta cała rachunkowość, te standardy właśnie rachunkowości międzynarodowe właśnie są nastawione na to rozdzielenie funkcji zarządczych od funkcji dostarczania kapitału, co zaraz też jeszcze powiem. I właśnie te wszystkie czynniki powodują jedną rzecz, że ilość informacji, które musi dostarczyć rachunkowość, są raczej coraz mniejsze czy coraz większe. W zasadzie już jakby popatrzyli Państwo na raporty niektórych podmiotów gospodarczych, to taki raport ma 200 stron, 300 stron, a więc niektórzy nawet mówią, że nasi menedżerowie czytają informacje jak bocznie, czyli najpierw patrzą na grubość. Jak jest za grube, tego nikt co nie przeczyta. I trzeba pokazać i o tym informacji, i o tym. Coraz częściej wchodzą jeszcze inne mierniki takie natury bardziej jakościowej niż finansowej. I to właśnie wszystko powoduje to oto. Czyli o co mi chodzi z tym rysunkiem? To jest kiedyś ściągnięty z internetu. Czyli chodzi o to, że jakbyśmy cofnęli się ileś lat, to kiedyś podmioty gospodarcze niedużo pokazywały, czyli niedużo informowały. Natomiast obecnie prawie wszystko muszą pokazać. Niewiele jest tajemnicą przedsiębiorstwa. I informacje o tym, jeszcze tamte, i ten chce, i ten chce. No i powstaje pytanie, czy ktoś jeszcze z tego co korzysta. A więc zresztą też ten rysunek w internecie chodził pod hasłem skutki efektu cieplarnianego. Co też dowód na to mają Państwo. Ale jeszcze była inna wersja tego rysunku. Były ceny. One były rosnące. Czy trzeba by odwrócić, czy nie? Im mniej
A to też. Zresztą to też no, cały ten, no, polityka cenowa, zresztą proszę zobaczyć coś takiego, nawet kiedyś jakaś studentka pisała o takim elemencie po wojnie, to znaczy ja nie pamiętam i tak dalej, ale były takie rajstopy stylo, takie nylonowe, stylonowe, takie no iron. Tylko one miały jaką wadę? Nie leciały oczka. W związku z czym, no a jak oczka nie lecą, to nie ma popytu. Czyli trzeba wymyślać takie produkty, żeby ten popyt był. No i z tego właśnie też rysunku i z tego, co wcześniej powiedziałem, no, główną funkcją rachunkowości jest na pewno funkcja jaka? Informacyjna. Czy ona dostarcza informacji, o czym to już zaraz powiem, czy dostarcza informacji. I te informacje na pewno służą po pierwsze do podejmowania decyzji, ale przez kogo? Czyli na pewno przez zarząd podmiotu gospodarczego, ale i przez pracowników, bo jak mam informację o wynagrodzeniach średnich w mojej firmie, nie będę się rozwijał, to mogę podjąć decyzję, że się co? Przeniosę może do innego podmiotu. Ale też i przez bank, bo bank też udzielając kredytu żąda pewnych informacji do oceny zdolności kredytowej. Czy jak mówiliśmy też przez inwestorów. I drugi taki element, który jest jakoś mało akcentowany, to są też informacje, żeby rozliczyć zarządy podmiotów gospodarczych z podejmowanych decyzji i działań. Bo każde sprawozdanie finansowe, czy taki finalny produkt rachunkowości musi być co? Zatwierdzone przez, generalnie przez właścicieli. Czyli oczywiście w wypadku spółek akcyjnych tych właścicieli często jest dużo, a więc jest, czy spółdzielniach mieszkaniowych przecież też jest zatwierdzane sprawozdanie finansowe przez wybranych delegatów, czy bo nie zawsze przez całą reprezentację tych właścicieli. Czyli trzeba właśnie o tym pamiętać, że też do tego służą, że zarząd jakby się rozlicza z tego, co zrobił na przykład w ciągu poprzedniego roku ze swoich właśnie działań. I teraz właśnie czego te informacje dotyczą, czyli trzeba pamiętać o tym, że te informacje nie są jakieś przypadkowe, biorąc pod uwagę rachunkowość, tylko one są w miarę systematyzowane. Czyli przede wszystkim one dotyczą celów działalności jakiej? Gospodarczej. No i teraz może zadam pytanie do Państwa, a co jest celem działalności gospodarczej? Nie jestem zaskoczony tą odpowiedzią. Zupełnie nie jestem zaskoczony. To może odwrócę pytanie, a co jest celem człowieka, czyli mnie, pani, pana, co jest państwa celem osobistym? Co jest celem człowieka? A to trochę zaskoczę. W Biblii było napisane, i zaskoczę w sensie takim, że, no, że zaskoczę, że dopiero się teraz państwo dowiedzą o tym. W Biblii było napisane, idźcie i co? Rozmnażajcie się. Czyli celem człowieka jest prokreacja. Proszę tak, to każde ile roślin, ile zwierząt żyje po to, żeby wydać następne co? Pokolenie. Oczywiście ja tak ostro powiedziałem ta prokreacja, troszkę to teraz łagodzę, jest jak gdyby kontynuacja działalności. Chcemy jak najdłużej żyć jako ludzkość, jako społeczeństwo, jako ludzie. Chcemy, żeby ten gatunek ludzki co? Przetrwał. I podobnie można by to odnieść do podmiotu gospodarczego. Zresztą tu pani doktor mówiła, że 5 lat uniwersytetu, a chce, żeby było jak najdłużej, prawda? Czyli chce kontynuować co? Działalność. Czyli każdy podmiot gospodarczy przede wszystkim chce utrzymać na rynku. Czyli jak gdyby kontynuacja czego? Działalności. Ale oczywiście, żeby tę działalność kontynuować, musimy, czy możemy jakoś mierzyć to, czy ona jest bardziej podatna na tą kontynuację, czy są jakieś zagrożenia w tej co? Kontynuacji. Bo oczywiście, no tak samo jak dla człowieka, no jak chcemy, żeby ten gatunek ludzki żył, chcemy być szczęśliwi, że to było życie godne. Dzieci też cieszą, chociaż no różnie to się odbiera. Tu może powiem taką jedną rzecz Państwu swego czasu, chociaż już mam tą sytuację taką, że już jestem wolnym człowiekiem. Że swego czasu koleżanka kupiła kota i mówi, że ten do kota musi wstawać w nocy, on tam miał, czy coś tam, to pić chce, to coś chce, tam to coś chce. Mówię, ty, to gorzej jak z dzieckiem. Ona mówi, nie, lepiej nie pyskuje. A więc, ale to też nawet to pyskowanie też może dawać szczęście, czyli te
różne elementy, które, czy składniki, które Państwo mówili, to też jest prawdziwe. Na tej zasadzie, że celem człowieka jest być po prostu szczęśliwym, prawda? Czyli na pewno jest to jak gdyby prawdziwe, tylko tak chciałem, czyli, ale generalnie chodzi o to, żeby dany gatunek ludzki przeżył, no i tak samo jak podmioty gospodarcze chciałyby się utrzymać na rynku. Tylko, że właśnie tak sformułowany cel jest trudno jak gdyby co zmierzyć, czyli próbujemy doszukać się pewnych miar pomiaru tego celu i na pewno te miary tego pomiaru celu, na przykład kontynuację działalności, możemy mierzyć na pewno miarami jakimi? Finansowymi i miarami jakimi? Niefinansowymi. No bo powiedzmy, jakbyśmy założyli coś takiego, że chcemy jak najdłużej żyć, ale chcemy być przez całe życie szczęśliwi. To raczej byłby cel jaki? Taki, czy miara jaka? Niefinansowa, prawda? Natomiast chcemy jak najdłużej żyć, mając bardzo dużo pieniędzy, no to byłaby miara jaka? Finansowa, prawda? Czyli, bo to pieniądze niby szczęścia nie dają, ale z drugiej strony, no, tam są różne powiedzenia, prawda? W tym zakresie. A więc biorąc pod uwagę właśnie te miary finansowe, to na pewno jedną z tych miar, tu mają Państwo takie podstawowe miary finansowe z takim, no, bez nominału, banknotem. Na pewno to, co Państwo mówili, jest zysk. Ale to nie jest jak gdyby sam cel sam w sobie, tylko jakiś miernik pomiaru tego celu. Bo teraz powstaje właśnie pierwsze pytanie. Czy firmy zyskowne, te, które mają zysk, mogą upaść, czy niekoniecznie? A więc mogą upaść i upadają. I jest wiele dowodów na to, że firma miała zysk, a firmy co? Jak gdyby nie ma. Bo po pierwsze zysk ma zalety jako miernik pomiaru, ale ma też wiele wad. Za jakiś czas powiem o tym kilka słów. Dlatego też ten zysk musimy uzupełniać jeszcze o inne mierniki. Na przykład o tak zwaną płynność jaką? Finansową. Ta płynność finansowa to jest inaczej możliwość terminowej regulacji wszystkich naszych długów. Bo może inaczej. Bo zysk to jest inaczej tak dla człowieka jak dochód. Jak ktoś, nieraz Państwo rozliczają, czy widzą ten dochód za rok jako informację, ile było tego dochodu, to nieraz tak się dziwią, gdzie te pieniądze się co? Podziały. Jakoś tak zawsze za dużo jest. No i co z tego, że ten dochód był za rok, jak nie mam nic przy sobie pieniędzy, prawda? Muszę spłacić, czy zapłacić czynsz, kupić jedzenie i jeszcze może jakiś kredyt i może chcę iść do kina i tak dalej. Tylko też drugim takim miernikiem jest płynność finansowa, czyli możliwość terminowej regulacji wszelkich zobowiązań, a więc długów. Bo firmy są wstawiane w stan upadłości nie dlatego, że są rentowne czy nierentowne, tylko dlatego, że komuś nie płacą. A więc ten podmiot, któremu nie płacą, może wystąpić do sądu o ogłoszenie wobec tej spółki procesu upadłościowego. Są nawet takie porównania, że zysk dla przedsiębiorstwa jest tym samym, co pożywienie dla człowieka. Czyli jakby większy zysk, lepsze czy więcej tego jedzenia. Natomiast płynność dla przedsiębiorstwa jest tym samym, co powietrze dla człowieka. Czyli na tej zasadzie, że bez powietrza co? Giniemy, prawda? A więc tak samo bez tej płynności. I też na pewno takim miernikiem jest majątek. No jakoś tak mamy jako ludzie, tak mamy, że dążymy przez całe życie, że jak mam mieszkanie może większe, jak większe to jeszcze coś. I tak całe życie tak próbujemy ten majątek jakoś tak gromadzić, nawet jak już jest stary, to do piwnicy, jak z piwnicy to na dział, no zawsze jakoś nam ciężko się z tym majątkiem rozstawać. Ale to też może wynika z tego, zresztą studentom nieraz mówię, że no każdy z nas no chce być jaki? Młody, piękny, no a studentom to szybciej minie, przejdzie to niż się im wydaje. No chociaż z pięknością tu medycyna dużo nam pomaga, czy może pomóc. Ale każdy chce być bogaty, prawda? Czyli ten majątek, czyli dąży do tego i tak dalej. No bo dlatego też oczywiście te mierniki można dzielić na już składowe, bo wynik to są przychody, koszty, a więc celem może być maksymalizacja przychodów, jakieś racjonalne podnoszenie kosztów, majątek może być w różnej postaci, a więc i pieniężnej, i rzeczowej i tak dalej. Czy na pewno te miary finansowe, ale też nie można zapomnieć o miarach jakich? Niefinansowych. Coraz częściej od rachunkowości wymaga się również tak zwanego raportowania niefinansowego, szczególnie na przykład dotyczy to spółek giełdowych czy niektórych podmiotów, na przykład wpływ działalności podmiotu gospodarczego na środowisko naturalne.
a więc jakaś emisja zanieczyszczeń, emisja pyłów, jakieś tam elementy cieplarniane się przez to zmieniają i tak dalej. Czyli coraz częściej jest to takie raportowanie finansowe. Mało tego, podejrzewam, że podmioty gospodarcze i nie tylko gospodarcze chcą takich informacji niefinansowych, bo na pewno jedną z miar o tym, czy firma może, czy nie kontynuować działalność, byłoby na przykład zadowolenie klienta. No bo jak klient będzie zadowolony, to on do mnie co? Wróci. Czy na pewno, i są jakieś próby badania tego zadowolenia poprzez ankiety i tak dalej, tylko też nie ma do końca gwarancji, bo po pierwsze, jak odróżnić klienta zadowolonego od bardzo zadowolonego i od takiego, który do nas co? Wróci, bo niektórzy się tak uśmiechali, co z tego, prawda? A wcale nie oznacza, bo może tak po właśnie, powiedzmy po jakimś botoksie tak mi zostało, no nie wiem, no. Czyli ciężko to by może wyczuć było właśnie, dlaczego tak się uśmiechają. No bo można też może wysokość podskoków, jak wyskakuje ze sklepu, no jak to odróżnić? Ale na pewno coś w tym jest. Tak samo taką miarą niefinansową jest no na pewno jakość produktów, w sensie no gatunku i tak dalej, no bo też na pewno na te elementy państwo zwracają uwagę, powiedzmy, co jest mniej czy bardziej lepszą jakość ma. Czyli na pewno o tych miarach niefinansowych trzeba zwrócić uwagę. Natomiast sama rachunkowość bardziej koncentruje się na tych miarach jakich? Jednak finansowych, czyli na wyniku finansowym, na płynności i na majątku. No i próbujemy w rachunkowości właśnie dostarczyć informacje o tych miernikach. I te właśnie wszystkie informacje o tych miernikach są zawarte w sprawozdaniach finansowych. No i tu mają państwo taki przykład, no, jakiegoś zestawu sprawozdania finansowego. Wiele osób na pewno państwo o tym słyszało, a nawet może ktoś i robił, a więc na przykład bilans, rachunek zysków i strat, czy rachunek przepływów pieniężnych, czy zestawienie zmian w kapitale własnym przez niektóre podmioty sporządzane, czy taka informacja produkowa. Czyli jest taki pakiet całych sprawozdań finansowych. Oczywiście no, najchętniej bym nieraz właśnie mówił, jak się każde sprawozdanie tworzy i tak dalej, ale raz, że i czas, a dwa, że ja kiedyś, jak było takie wypracowanie w szkole podstawowej, to napis taki, i taki temat zawsze jest na tym w szkole, może państwo też pisali kiedyś, kim chciałbyś zostać? No i ja napisałem księgowym. A więc no, a propos właśnie celu, czy co daje szczęście? Może daje szczęście księgowość. No. I proszę mi wierzyć, że ona daje. Ona daje na pewno szczęście, może nie przy komputerze, jak mam wprowadzić tysięczną fakturę, bo to już zaczyna być co? Nudne, ale jak się tak z szerszej perspektywy na to patrzy, to coś w tym jest. I naprawdę może, no, można tym żyć. No ale właśnie te sprawozdania, mówię, nie chcę omawiać, ale warto chyba zwrócić uwagę na takie teorie, które wskazują, jakie są jak gdyby cele tej całej sprawozdawczości finansowej. I też tak wykształciły się takie dwie teorie, jedna można powiedzieć taka już zanikająca, druga wchodząca pomału. A więc pierwsza teoria to jest teoria transakcyjna. Dlatego się wcale właśnie państwu nie dziwię, jak pytałem się, co jest celem, od razu było zysk. Bo właśnie w tej teorii, która tak mocno dominowała w latach 60. ubiegłego wieku, nawet było powiedziane, że najważniejszym zadaniem sporządzenia sprawozdania finansowego jest wykazanie zysku. Czyli wszystkie procesy, które mierzyliśmy, czy mierzyło się, były podporządkowane pomiarowi przychodów, kosztów, czyli elementów, które kształtują wynik finansowy i on jest zestawiany w rachunku zysków i strat. Mniejsze znaczenie przypisywało się wycenie bilansowej. Czyli wycena była zależna od tego, jakie są zasady pomiaru przychodów i kosztów. Czyli jak gdyby w ten jak gdyby sposób. Natomiast obecnie tak pomału wchodziła, chociaż i tak jest krytyka tej teorii, tak zwana teoria wartości. Czyli głównym celem sporządzenia sprawozdania finansowego jest ustalenie jednak majątku własnego. Tu nazwane aktywa netto, czy kapitał własny. Czyli obliczyć, jaki jest majątek danego podmiotu, ale własny, czyli niezadłużony, czyli ten, który właściciel sam sfinansował. Dlatego też nastąpił w pewnym momencie powrót do bilansu i przyjrzeniu się właśnie bilansowi, a szczególnie w wycenie bilansowej.
I wprowadzono kilka lat, no już kilkanaście nawet lat temu, tak zwany parametr wyceny wartość godziwa. Bo w tym modelu transakcyjnym, w tym pierwszym, raczej ta wycena była oparta na tak zwanej wielkościach historycznych. Czy jak kupiłeś, powiedzmy, maszynę za jakąś kwotę, to ta kwota była ujęta, czyli cena nabycia, cena zakupu, koszt wytworzenia, czyli takie parametry z historii. Kiedyś taki był koszt i za tyle wyprodukowałeś, to taką wielkość masz. Natomiast tutaj wprowadzono parametr wartość godziwą. Co to byłaby ta wartość godziwa? Najprościej można powiedzieć, że wartość godziwa to jest na pewno wartość rynkowa. Tylko nie użyto nazwy wartość rynkowa z tej przyczyny, że nie dla każdego składnika majątku jest rynek. A więc to najlepiej, jak wartość godziwa jest z rynku, jak nie masz rynku, to inaczej to sobie oszacuj. Czyli coraz częściej musi czyjś rzeczoznawca, czy i tak dalej. Oczywiście i to też powoduje, no niestety, pracochłonność, bo proszę sobie teraz na przykład wyobrazić, jeżeli mam na przykład papiery wartościowe notowane na giełdzie, to wartością godziwą będzie kurs z giełdy. Czyli sprawa łatwa. Ale jakbym miał papiery wartościowe, które nie są notowane na giełdzie, to na przykład prawo mówi, to zastosuj model, który na przykład podany jest w książce z finansów, tam z teorii finansów. Czy zastosuj jakiś model wyceny. Tylko skąd ten biedny księgowy ma wiedzieć, czy ten model jest jedyny, prawidłowy, no i czy na pewno wyniki są dobre. Bo jako przykład podam Państwu coś takiego, że w Ameryce było takich dwóch też i profesorów, Stern, profesorów, i teraz zapomniałem jakich, nieważne, ale zaraz może sobie przypomnę, którzy dokonywali wyceny też takich instrumentów finansowych, a Black i Scholes, czyli model Blacka i Scholesa, czyli takich dwojga nazwisk. I opracowali taki model. Za ten model wyceny instrumentów finansowych dostali w 70-tych latach Nagrodę Nobla, czyli można by powiedzieć, że ten model teoretycznie był bardzo co dobry, skoro został tak doceniony, tylko po roku ich firma konsultingowa zbankrutowała. A więc to oznacza, że dany model, nawet wyceny, sprawdza, jest weryfikowany, ale zweryfikowany zazwyczaj nie na danych przyszłościowych, bo ich nie znamy, tylko na danych jakich? Przeszłościowych. Rynek się zmienia, prawo się zmienia, przepisy się zmieniają, reakcje ludzi są różne, inne, pokolenia się zmieniają, zresztą nawet jak Państwo byli młodzi, nie myśleli, że to pokolenie jest, może być inne, ale teraz obserwując młodych, to jest zupełnie inne pokolenie. Ma inne cele, inne nastawienie do życia, co nie znaczy, czy lepsze, czy gorsze. Ma po prostu co? Inne. No i te inne czynniki no, nieraz są nieprzewidywalne nieraz. Dlatego też tu jest duże też i wyzwanie dla księgowych, albo skąd ten biedny księgowy ma zastosować tą wartość godziwą, albo jaką jeszcze wiedzę musi nieraz jak gdyby mieć. Czyli taki właśnie no, teoria, jak gdyby ta wartość. I żeby to jakoś podsumować, to co powiedziałem, to może też taki jeden dowcip, historyjka, czyli charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, czyli też taka cecha, czyli podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa potrzebują pieniądza, czyli muszą ten pieniądz skądś zdobywać. W naszym kraju, w Polsce, często koncentrujemy się na aktywach, to znaczy na tych zasobach, na tym majątku. Zwracamy uwagę, co inni posiadają. Na przykład u nas żona mówi do męża, zobacz, Kowalski ma samochód, a ty masz zawał serca. Natomiast może w Ameryce, czyli w takiej bardziej rozwiniętej gospodarce rynkowej, może żona powie do męża, dobrze, nie kupię jej samochodu, ciekawe, jak Kowalski, czy w ogóle będzie w stanie za niego co? Zapłacić. I tu też można obserwować też w naszym kraju właśnie taki element, no, albo może nastawienie do ryzyka. Niektórzy lubią ryzykować i narzekają później, że mają kredyty we frankach. Ale kto im kazał brać? Prawda? Kto im kazał brać? No i ten element właśnie, czyli koncentracja się na tym posiadaniu. Jak coś posiadam, to muszę być w stanie, żeby to sfinansować. Oczywiście po to są banki i tak dalej, żeby brać, ale też muszę zwrócić uwagę, czy będę w stanie za to co? Zapłacić.
Oczywiście też jest to ryzyko, że czas się zmienia, jest inflacja tamto i tak dalej, czy kursy walut, no i tak dalej. Ale też jak Państwo sobie na pewno, nie wiem czy wszyscy przypomną, że swego czasu ci frankowicze się śmieli z osób, które brali kredyty w polskich złotówkach, że byli naiwni i tak dalej. A teraz jest, no, punkt widzenia zawsze się zmienia, prawda, od w jakiej sytuacji się znajdę. Kolejną taką rzeczą w rachunkowości, żeby do tego zbawienia zaraz dojść, to na pewno jest terminologia. No niestety język rachunkowości posługuje się pewnymi swoimi, nieraz takim językiem, no swoim, a więc tu oczywiście wziąłem te takie może typowe tylko rzeczy, na przykład zysk, kapitał, majątek, przychody, koszty, rezerwy i tak dalej. I też trzeba tu o tym, o jakiej rzeczy pamiętać. Oczywiście są definicje ustawowe i na przykład mogę powiedzieć, że zgodnie z ustawą o rachunkowości przychody jest to uprawdopodobnione powstanie korzyści ekonomicznych w formie przyrostu aktywów lub zwiększenia zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż noszenie wkładu przez właścicieli. Wow. Pamiętam, nie? Ale czy Państwo coś z tego zrozumieli? A więc o to chodzi. Tak samo z zyskiem mógłbym polecić i tak dalej. A więc może właśnie takie pytanie na własne potrzeby. Co to jest zysk? Bo oczywiście też jak się pytam studentów, czy nawet osób, które zajmują się zawodowo rachunkowością, to słyszę od razu odpowiedź, że zysk jest to różnica między przychodami a kosztami. Jeżeli przychody są wyższe, to jest to zysk. No ale czy on powiedział, co to jest, tylko powiedział, jak go policzyć. Prawda? Czyli na tej zasadzie, że mogę powiedzieć, że krzesło jest to takie urządzenie, które ma cztery nogi, no nie wiem, no coś tam tego. A więc co to jest? Lepiej usiąść i nie pytać się, co to jest. Nieraz no i tak dalej. A więc też, żeby tak Państwu jak dość zobrazować, co to jest ten zysk, a często przecież tą kategorią posługujemy się, można powiedzieć, że zysk to jest taki przyrost majątku. Jak Państwo zestawili swój majątek na 1 na przykład stycznia i na koniec roku później i ten majątek mi przyrósł, to ten przyrost majątku jest moim czym? Zyskiem. Tylko trzeba pamiętać o tym, że ten majątek mógł przyrosnąć w różnych formach. To może być przyrost samochodu, może to być przyrost jakichś mebli w domu, może to być przyrost pieniędzy na koncie. Czy nie zawsze zysk jest ulokowany w czym? W pieniądzu. Czy tak samo w firmie. To znaczy, że jak jest zysk, to w firmie coś przyrosło. Ale czy przyrosły takie łatwo zamienialne składniki na pieniądz, czy trudno zamienialne składniki na pieniądz, to trzeba po prostu dokonać głębszej co? Analizy. I to jest właśnie ta przyczyna, że firmy rentowne upadać też mogą. Że jak im przyrosną pieniądze, to jest ok, ale jak im przyrosną maszyny, urządzenia, a nie ma popytu na produkcję, nie ma popytu na wytwarzane produkty, no to los firmy może być przesądzony. Czyli no też zawsze nieraz tak porównuję zysk, że ktoś chodzi na siłownię, ćwiczy, żeby coś mu tam przyrosło. No i po pół roku przyrósł brzuch. No. Czy nie te partie, nad którymi pracował. A więc tak samo może być z zyskiem, że zysk mówi, że coś mi przyrosło, ale ten przyrost wcale nie musi być przyrostem dobrych składników majątkowych. To znaczy takich, które może są... Tak samo jak wezmą Państwo no, dochód na własny osobisty za rok. Jak ktoś nieprzemyślanie coś kupuje tylko, żeby co? Mieć, no to miał duży dochód i co z tego, prawda? A więc tak samo jest z zyskiem, że właśnie coś mi przyrosło. Na pewno kapitał, taką kategorią, której się posługuje rachunkowość. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście na pewno jest pojęcie wieloznaczne i każdy pewnie może to inaczej jeszcze nazwać. Tylko powiem coś takiego, że jak ktoś ma ochotę, najlepszą definicją kapitału była definicja wygłoszona przez Janusza Gajosa w firmie 40-latek Scena w Kurniku. Na YouTubie, jak ktoś z Państwa chce, to może zobaczyć, że tam przyszedł ten Stefan i chciał coś pożyczyć. On właśnie mówi, że nie ma pieniędzy, że kapitał to jest właśnie te kury, ten budynek, czyli to fruwa wszystko i tak dalej. Bo właśnie można powiedzieć, że kapitał to jest równowartość mojego majątku. Mam budynek, czy dom, czy mieszkanie, to równowartość tego domu, mieszkanie jest moim czym? Kapitałem. A więc wcale nie oznacza, że kapitał musi być czym? Też pieniądzem. Czyli po prostu jest to równowartość mojego majątku z moim kapitałem. Oczywiście może w tym majątku są też i środki jakie? Pieniężne, czyli są środki pieniężne.
Chociaż tu też trzeba by może powiem jako ciekawostkę bardziej. W encyklopedii w naszym kraju z 1952 roku było, no pewnie jeszcze jest napisane, że kapitał jest to wampir, który wysysa krew klasy robotniczej. Czyli też jest taka definicja kapitału. No i to też. To jest definicja gdyby wzorowana na opracowaniach Karola Marksa, czyli no tak po wojnie tak próbowano też pewne rzeczy definiować. Na pewno no, w rachunkowości ważny jest majątek, ewidencja tego majątku, czyli środki trwałe, maszyny, urządzenia, zapasy, należności od naszych kontrahentów, pieniądze, czyli to też na pewno trzeba na to zwracać uwagę. I tak jako ciekawostkę wziąłem słowo rezerwę, jakby Państwo gdzieś widzieli w rachunkowości słowo rezerwa. I tu znów pojęcie bardzo wieloznaczne, bo jak popatrzymy na słowo rezerwa, no to różnie można tworzyć, że jak schowam sobie 200 pod pościel, to taką rezerwę sobie otworzyłem, prawda? Też tak można pojmować. Natomiast w samej rachunkowości rezerwa oznacza tak naprawdę zobowiązanie. Czyli rezerwa to jest zobowiązanie, jak firmy tworzą rezerwy, to jak gdyby tworzą na przyszłe zobowiązanie, bo rezerwa jest to przyszłe zobowiązanie, ale nie nazywa się to zobowiązaniem dlatego, że albo kwota, albo termin wypłaty tego spłaty zobowiązania nie są do końca pewne. Czyli to jest wysoce uprawdopodobnione zobowiązanie. Czyli na przykład takim przykładem z rezerw mają Państwo, jak popatrzymy na przykład na sprawozdanie finansowe, rezerwy na świadczenia pracownicze, czy na przykład na nagrody jubileuszowe. W niektórych podmiotach gospodarczych po 20 latach pracy się należy nagroda jaka? Jubileuszowa, później po 25 i tak dalej. I właśnie na te świadczenia się tworzy tak zwane rezerwy, czyli kiedyś one dopiero co wystąpią. Ale żeby, takie może złe słowo, nie uderzyło to podmiotów tylko w jednym roku, to się jak gdyby tak w pewnym sensie odkłada na te przyszłe świadczenia. No jak popatrzą nawet, gdybyśmy patrzyli na bilans uniwersytetu, to rezerw na świadczenia pracownicze jest ponad 24 miliony złotych. To jest, bo też trzeba pamiętać o tym, że Uniwersytet Szczeciński to jest, no skurczy się niestety, kurczy się niż demograficzny i tak dalej, no ale to jest póki co 1750 pracowników. No to jest jednak duży pracodawca. Czy duży pracodawca, no ale to już nie te czasy, że mieliśmy 40 tysięcy studentów. W tym 25 tysięcy niestacjonarnych razy czesne, to już nie będę liczył. No ale jeszcze żyjemy i to nie jest tak źle. Czyli mamy zysk, a jeszcze jednocześnie mamy pieniądze. Zresztą prosty przykład, tu jest informacja jawna. Zysk za rok 2018 Uniwersytet miał ponad 2 miliony złotych, a pieniędzy na koncie ma ponad 80 milionów. Jak Państwo widzą, wcale zysk, a pieniądz to są dwie różne co? Kategorie. Czy są dwie różne kategorie. I teraz jeszcze takie pewne rzeczy, właśnie tego zbawienia chcę dążyć, a czyli na pewno, to znaczy może, bo pierwotny tytuł był, czy rachunkowość do szczęścia jest potrzebna, czy do, później do zbawienia, tak trochę się zastanawiałem i tak dalej. Więc na pewno, no według mnie przynajmniej, rachunkowość no może pozwolić, żebyśmy swoją pasję realizowali. Oczywiście to zależy, co kto lubi. A więc czy można realizować swoje pasje, swoje właśnie te elementy. No zawsze jest problem nawet takiej natury, że zresztą dzisiaj Państwo mówią o jakichś teoriach i tak dalej, a może lepiej byłoby zrobić takie zadanie, jak rozliczyć PIT po prostu, czy na pewno ten pragmatyzm no, wiele osób też chce. Od zawodu księgowego wymaga się coraz więcej, no bo tu mają Państwo taki rysunek, dlaczego księgowe mają zawsze tyle pracy, no bo odpowiedź, bo śpią w nocy, no. To się im zbiera. Często niektórzy by chcieli, żeby idealna księgowa na przykład pracowała 24 godziny, 7 dni w tygodniu, była szybka i nie widzę do końca, i posłuszna. No miała stalowe nerwy, szczególnie wobec swoich przełożonych. No i była tania, czyli pracowała i za grosze na tej zasadzie. Też ten model księgowego się oczywiście zmienia,
No bo też mogą Państwo mieć, no mogłem wcześniej na te slajdy wziąć, no takiego księgowego, czy jak Państwo widzą, no niewiele kreatywnego. Czy może to powinna być taka księgowa, ta, która siedzi na tym stoliku, prawda? I to jest prezes obok niej, no czy pod nią, no. A więc na pewno te elementy jak gdyby się mocno zmieniają. No i do czego dążę też przez te slajdy? Dążę do tego, że na pewno zawód księgowego obecnie jest zawodem no, coraz bardziej szanowanym i całe szczęście. Dążę do tego, że księgowi mają swój na przykład kodeks etyki i dobrze, żeby ten kodeks jeszcze co? Przestrzegali. Dążę do tego, żeby powiedzieć Państwu, że nie ma czegoś takiego jak rachunkowość kreatywna, bo albo coś jest rachunkowością, albo jest przestępstwem. Czy nie możemy nazywać przestępstwa jako rachunkowość jaka? Kreatywna. Dążę do tego, że jak nawet użyjemy to słowo rachunkowość kreatywna, to kreowanie nie jest kreowaniem przez księgowych często, tylko to kreowanie wynika z pazerności zarządów. Czy z pazerności zarządów, bo no tu jeszcze takie cechy, no ale to już nieważne, bo powiem Państwu właśnie taki przykład. Właśnie pani Basia i jej torebka. Czy pani Basia i jej torebka. Pani Basia jest osobą prawdziwą, może tak, czy to nie jest historyjka, oczywiście troszkę ubarwię i tak dalej. Panią Basię spotkałem chyba na początku lat 90. na kursie dla księgowych 100-godzinnym. Ona odchowała dzieci i wtedy pomyślała sobie tam któregoś ranka, a będę księgową. Wzięła kurier szczeciński i tam było ogłoszenie o kursie dla księgowych. To była spółka WLO5, pamiętam, że to było tam, ale to jakaś spółka Omnia się nawet nazywa. No i skończyła ten kurs dla księgowych, zaczęła prowadzić taką ewidencję jak podatkowa księga przychodów i rozchodów tam komuś znajomemu. Później poszła nawet do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu na licencjat i wtedy też ją spotkałem, bo tam troszkę pracowałem. Później przyszła na drugi stopień na uniwersytet, znów ją spotkałem. Później przyszła na jedne studia podyplomowe, na drugie studia podyplomowe, czyli przez te całe gdzieś tam czas, gdzieś tam się spotykaliśmy na różnych zajęciach. I w pewnym momencie pani Basia była główną księgową w 4 spółkach. A więc no, taki przykład właśnie, że można tak pracować. I w jednej z tych spółek zarząd spółki był premiowany za zysk. Czy jest zysk, ma premię. No i jest powiedzmy jakiś koniec roku i pani Basia zrobiła takie wstępne sprawozdanie finansowe, gdzie pokazała, że powiedzmy ten zysk jakiś tam jest. Powiedzmy 100 tysięcy złotych. Ale ona mówi, że to nie jest jeszcze kompletne sprawozdanie, bo na magazynie mamy zapasy sprowadzone z Chin, kursy walut tak spadły, czy wzrosły już nie ma znaczenia, że, ale zmierzam do tego, że nigdy ta cena zakupu tych towarów się nie zwróci. Czyli musimy sprzedać po cenie jakiej? Niższej. A więc posiłkując się przepisami prawa, mówi o tym, że no jest zasada ostrożnej wyceny, czyli jeżeli dany towar nie jestem w stanie go sprzedać powyżej ceny zakupu, to muszę tą cenę obniżyć. Siedziała 4 dni, te wszystkie ceny poprzeliczała, obniżyła i wyszło, że taka obniżka wartości tych zapasów będzie większa niż ten zysk. A więc już w tym momencie taka obniżka idzie w koszty. Czyli teraz ten prezes widzi, że nie ma zysku, będzie co? Strata. A więc nie ma czego? Premii. No to mówi do niej, no a co mi tu głupia, tu już prawie cytuję, co mi głupia baba, to będziesz wylatywać z jakąś ustawą o rachunkowości. A ta głupia baba wzięła swoją torebkę i nigdy do tej firmy co? Nie wróciła. Tylko do czego zmierzam? Czyli zachowała się jak? Etycznie. Czyli no, nie była podatna na to, żeby, bo równie dobrze, przecież nikt nie będzie wiedział, jak nie będzie kontroli, czy te zapasy będą po wyższej cenie, czy po niższej. Kiedyś to wyjdzie, ale wyjdzie w roku jakim? Kolejnym, czy w momencie sprzedaży tych zapasów. A więc ona mówi, nie po to się tyle uczyłam, nie po to wykonuję ten zawód, żeby nie przestrzegać przepisów. I tylko, że ja wcale się też nieraz nie dziwię, jakby to była ta sama osoba, która miałaby 3 dzieci, ten jedyny etat, jeszcze tego chłopa, na którego nie może co?
liczyć, no to powstaje pytanie, jakby się co zachowała. I często takie są te elementy, ale te elementy nie są inicjatywą księgowych, tylko często są decyzją zarządów podmiotów gospodarczych. I te wszystkie właśnie afery nieraz, które gdzieś są opisywane w prasie czy w innych środkach komunikacji, to właśnie oni nie opisują, że tam księgowy coś kombinuje, tylko raczej to zarządy mają takie co wymagania. Dlatego też, żeby to jakoś podsumować, no podsumowanie będzie takie, że no rachunkowość ani do szczęścia, ani do zbawienia nie jest potrzebna, ale dla niektórych daje to szczęście, a czy da zbawienie, to ja nie wiem. Czyli dziękuję, oczywiście jakieś pytania mają Państwo, to zapraszam. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Proszę teraz odpocząć, a ja patrzę wśród naszych słuchaczy, czy chcielibyście państwo zadać jakieś pytanie panu rektorowi? Nie macie. Może co, jak zaksięgować, no chociaż. Nie macie pytań? O, jest pani. Pani Klaudia już podchodzi, a ja oddaję. Jak należy rozumieć kwestię kapitału finansowego? Słyszy się nieraz, że nam jako krajowi nie cierpimy na niedostatek kapitału finansowego. I czy ten kapitał trzeba wypracować, trzeba wytworzyć, czy my mamy zamiar rzeczywiście poważnie do tego problemu podejść jako kraj? To znaczy z perspektywy kraju to może nie będę wiedział, natomiast jak mówiłem, pojęcie kapitał jest na pewno pojęcie wieloznaczne. Jeżeli ktoś słowu kapitał jeszcze dopisuje finansowy, to prawdopodobnie ma na myśli pieniądze. A więc po co, dlatego też może inaczej. Jakbyśmy patrzyli na nasz majątek, to można też by powiedzieć, że jest to kapitał rzeczowy, czy ten budynek to jest kapitał rzeczowy, czyli jak gdyby pieniądze ulokowane w murach. Natomiast pieniądze ulokowane w pieniądzu, to byłby kapitał jaki? Finansowy. Natomiast nasz kraj no, cierpi na niedobór, zresztą mieli państwo ostatnio w Rzeczpospolitej, właśnie, że ten deficyt budżetowy u nas co? Cały czas rośnie. Oczywiście w zależności od rządów to tam były różne zmiany, ale to oznacza to tylko to, że wpływy do budżetu są mniejsze niż wydatki, które ten budżet wykonuje. A więc dlatego też nieprzypadkowo, żeby wszystkie wydatki nieraz sfinansować, to nasz kraj na przykład emituje papiery wartościowe w formie obligacji, powiedzmy, które kiedyś trzeba będzie co? Wykupić. Czy no może wyprzedać majątek ten państwowy, czyli poszukuje te źródła jak gdyby finansowania. Czy tak jak w życiu naszym, no trzeba pamiętać właśnie chyba o takie rzeczy, że nikt z państwa chyba, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, nie narazi się na to, żeby wydawać więcej niż ma. Dlatego też, tak jak pani mówiła, że jest ten deficyt, poszukujemy tego kapitału finansowego, to znaczy, że brakuje nam pieniądza. Czy brakuje nam pieniędzy? Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, to pozwólcie państwo, ja tutaj, że w imieniu całej naszej społeczności podziękuję pięknie panu rektorowi za to, że zechciał wprowadzać nas i wyjaśniać meandry finansowania, rachunkowości, modeli kontynentalnych, modeli angloamerykańskich i tej drogi, i tego oczekiwania na spełnienie prawdziwie konkurencyjnej gospodarki. Dziękując bardzo, chcę wręczyć panu rektorowi podziękowania w imieniu słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, dziękując za czas i za przybycie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.